wszystkich bardzo gorąco na spotkaniu. Witam przede wszystkim naszych wspaniałych gości. Na pierwszym miejscu powitam pana Macieja Falkiewicza, malarza, artystę. Witamy. A wam życzę, słuchajcie, jakichś wielkich przeżyć estetycznych, może wzruszeń. Kto wie, rozwijamy zainteresowania. Może kiedyś ktoś z was zostanie malarzem, a może rzeźbiarzem. Bardzo się cieszę, że mogę wam troszeczkę umilić pobyt w szkole. Ale powiem dlaczego. Jest ta wystawa mego kolegi, moja. Dlatego, że jesienią w zeszłym roku malowałem Solinkę. Solinki. To wiecie, gdzie jest? No to kto wie, gdzie jest, to niech podniesie rękę. To wie. O, to wszyscy wiedzą. No przecież cieszę się bardzo. Bo malowałem obraz, o ten, który jest tutaj, ten słonecznik, u pana Piotra. No i byłem w pewnym sensie zaproszony do kolejnego malowania, co zresztą z dużą przyjemnością uczyniłem. I powstały też tutaj te trzy prace na dole, które są. To są też malowane w solinkach. To jest wiosna, a to już jest w lecie, jak były przed wykoszeniem łąki. Bardzo mi się to podobało. I w dalszym ciągu jest zmieniony teraz krajobraz, ale też jest piękny. No i jeszcze chciałem wam przedstawić tutaj pana Macieja Karcza, który gra na skrzypcach. Myślę, że nie będziecie się nudzić, wręcz przeciwnie, żebyście mogli usłyszeć grę. A jest to pasjonat, który skończył studia zupełnie w innym charakterze. Ale był tak uparty, tak ambitny, że zaczął grać lepiej od tych, którzy wcześniej od niego zaczęli. Także zaczekamy na koncert. A jeszcze dodam, że tu jest mój kolega, który pokazał swoje rzeźby, ale również maluje i też kończyliśmy tę samą uczelnię, czyli Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Widzimy pana obrazy w Komarnie, ale te obrazy prawdopodobnie są już na całym świecie, prawda? No niestety tak się złożyło, że były kupowane przez tych, którzy mieli okazję obejrzeć moje prace. No. Czyli gdzie można je zobaczyć w tym momencie? Gdzie na pewno wie pan, że one są? No wiem, że są w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, Francji, w Danii, w krajach skandynawskich, bo też kiedyś troszeczkę jeździłem za granicę. Chciałabym podziękować tutaj naszym artystom za spotkanie, za udział. Myślę, że w każdym z nas zostało gdzieś tam w serduszku trochę tej takiej tej wrażliwości, takiej, prawda, artystycznej. Myślę, że to spotkanie na długo w naszej pamięci zostanie.